Francuski filozof Montesquieu powiedział, że twierdzenia matematyczne uważane są za prawdziwe, albowiem w niczym interesie nie leży, by uważać je za fałszywe. Matematykom nie wystarcza jednak uważanie. By twierdzenie uznacie za prawdziwe, muszą je udowodnić. Ja w tej lekcji pokażę Ci, jak udowodnić twierdzenie kosinusów. W tym filmie wytłumaczę Ci skąd się bierze twierdzenie kosinusów. Zacznijmy od przypomnienia o czym mówi to twierdzenie. Pozwala ono obliczyć długość boku trójkąta jeśli znamy długości dwóch pozostałych boków i miarę kąta między nimi. Dla narysowanego trójkąta zależność ta będzie wyglądać tak. c kwadrat to a kwadrat dodać b kwadrat odjąć 2 razy a razy b razy cosinus gamma. Ma. Pokażę Ci, jak udowodnić, że ten wzór jest prawdziwy. Ale zanim pokażę Ci dowód, prześledźmy rozumowanie na konkretnym przykładzie. Przyjrzyjmy się trójkątowi o bokach 10 i 7 oraz kącie między nimi o mierze 40 stopni. Znamy zatem długości dwóch boków i miarę kąta między nimi. Chcemy obliczyć miarę trzeciego boku tego trójkąta. Aby móc skorzystać z funkcji trygonometrycznych, warto znaleźć kąt prosty. Jak go uzyskać w tym trójkącie? Masz jakiś pomysł? Możemy narysować wysokość. Mamy do wyboru 3. Ważne, żeby wybrać taką, która nie podzieli nam kąta 40 stopni. Ja wybieram tę poprowadzoną na bok o długości 10. Czy masz już pomysł, jak używając tych danych obliczyć długość boku c? Gdybyśmy znali długości przyprostokątnych w tym trójkącie prostokątnym, to moglibyśmy użyć do tego twierdzenia Pitagorasa. Czy wiesz, jak można obliczyć długości tych dwóch boków? Możemy wykorzystać 40 stopni oraz funkcje trygonometryczne. Ja to zrobię w sposób, który pomoże nam potem udowodnić twierdzenie kosinusów. Dla ułatwienia oznaczam przez z i y odcinki, na które wysokość podzieliła podstawę. Długość którego odcinka możemy obliczyć, licząc kosinus 40 stopni? Będzie to przyprostokątna przyległa do kąta 40 stopni. Zapiszmy. Kosinus 40 stopni to y przez 7. y to 7 razy cosinus 40 stopni, a to około 5,36. Zauważ, że w tym trójkącie znamy już długości dwóch boków. Do obliczenia trzeciego możemy zatem skorzystać z stwierdzenia Pitagorasa. Zapiszmy. 7 kwadrat to h kwadrat, dodać y kwadrat h 2 to 49 odjąć y 2 Po wstawieniu w miejsce litery y jej przybliżonej wartości czyli 5 i otrzymamy około 20 i 27 Nie musimy wyciągać pierwiastka z tej liczby. Kwadrat h przyda nam się w dalszych obliczeniach. Teraz możemy obliczyć długość odcinka C ponieważ mamy długości obu przyprostokątnych c do kwadratu to h do kwadratu dodać z do kwadratu. Odcinek z to różnica 10 i y. Wartość y jest przybliżona, więc długość odcinka z to około 10, odjąć około 5,36, czyli około 4,64. Potrzebujemy kwadratu z, co wynosi w przybliżeniu 21,53. Po wstawieniu wartości h2 i z kwadrat okazuje się, że c kwadrat to 21,53 dodać 20,27, czyli około 41,8. Znając wartość c do kwadratu, możemy obliczyć wartość c, która wyniesie około 6,47. Za chwilę uogólnimy nasze rozumowanie. Mówiąc najprościej, przeprowadzimy je na literkach. Załóżmy, że znamy długości dwóch boków A i B oraz miarę kąta alfa zawartego między nimi. Naszym celem jest wyprowadzenie twierdzenia kosinusów, czyli udowodnienie, że C do kwadratu to a do kwadratu dodać b do kwadratu, odjąć 2ab kosinus alfa. Przypomnę, że naszym celem jest zapisanie długości boku c korzystając z długości boków a i b oraz miary kąta alfa. Zaczynamy od narysowania wysokości opadającej na bok b. Oznaczmy jej długość literą h, tak jak poprzednio. Ta wysokość dzieli bok b na dwa odcinki. Długość tego oznaczymy literą y, a tego literą z. Zapiszmy cosinus alfa w tym trójkącie prostokątnym. To y przez a. W takim razie y to a razy cosinus alfa. Teraz wyznaczymy długość wysokości korzystając z twierdzenia Pitagorasa. Spróbuj to zrobić samodzielnie. a2 równa się h2 dodać y2, czyli h kwadrat to a kwadrat odjąć y2. Teraz skorzystamy z twierdzenia Pitagorasa w drugim trójkącie prostokątnym. c kwadrat to h2 dodać z kwadrat. Wiemy, że h kwadrat to a kwadrat odjąć y2. Wstawmy zatem w tym równaniu w miejsce h kwadrat a kwadrat odjąć y2. c kwadrat równa się a kwadrat odjąć y2 dodacie z kwadrat. Teraz zabierzemy się za z kwadrat. z to długość odcinka b pomniejszona o długość y. z kwadrat to w nawiasie. b odjąć y zamykamy nawias do kwadratu. Wstawmy to do naszego równania. Otrzymujemy a kwadrat odjąć y kwadrat dodać b odjąć y zamykamy nawias do kwadratu. Uprośćmy to wyrażenie zapisując kwadrat tej różnicy w postaci sumy algebraicznej. Otrzymamy c kwadrat równa się a kwadrat odjąć y kwadrat dodać b kwadrat odjąć 2by dodać y kwadrat. Minus –y kwadrat dodać y kwadrat się zredukuje. Zostaje nam c kwadrat równa się a kwadrat dodać b kwadrat odjąć 2by. Czy to wyrażenie coś Ci przypomina? Jest podobne do twierdzenia kosinusów. Żeby uzyskać ten wzór wystarczy w miejsce y wstawić a razy cosinus alfa. Otrzymujemy c kwadrat równa się a kwadrat dodać b kwadrat odjąć 2ba cosinus alfa. Wykonaliśmy nasze zadanie. Pokazaliśmy, że znając długości dwóch boków i miarę kąta między nimi, da się obliczyć kwadrat długości boku znajdującego się naprzeciw kąta, którego miarę znamy. Czy to na pewno koniec dowodu? Musimy się zastanowić, czy każdą sytuację da się sprowadzić do tego przypadku. Jak dobrze wiesz, nie zawsze wysokość opada w środku trójkąta. W trójkącie rozwartokątnym opada na przedłużeniu boku. Który kąt może być rozwarty? Mamy trzy możliwości. Albo ten naprzeciwko boku C, albo ten naprzeciwko boku A, albo ten naprzeciwko boku B. Jeżeli rozwarty będzie kąt naprzeciwko boku B, to dowód się nie zmieni, ponieważ wysokość, której potrzebujemy, pada wewnątrz trójkąta. Przyjrzyjmy się w takim razie dwóm pozostałym przypadkom. Mamy tutaj trójkąt rozwartokątny, w którym kąt rozwarty jest naprzeciwko boku A. Czy to problem? Nie, bo udowadniając twierdzenie możemy przecież zmienić wysokość, której używamy. Wysokość poprowadzona na bok A na pewno będzie opadała wewnątrz tego boku, ponieważ wychodzi z wierzchołka kąta rozwartego. Wtedy możemy przeprowadzić rozumowanie identyczne, jak w poprzednim przypadku, zamieniając boki a i b. Na szczęście w twierdzeniu kosinusów nic się nie zmieni, jeśli a i b zamienimy rolami. Obliczenia masz na tablicy. Spróbuj samodzielnie je prześledzić. Ja przejdę do ostatniego przypadku, tego, w którym rozwarty jest kąt alfa. Mamy tutaj trójkąt rozwartokątny. Załóżmy, że znamy długości a i b i miarę kąta między nimi, czyli alfa. Alfa jest kątem rozwartym. Mamy wykazać, że znając długości dwóch boków i miarę kąta między nimi, da się obliczyć kwadrat długości boku znajdującego się naprzeciw kąta, którego miarę znamy. Sztuczka z poprzedniego przypadku nie zadziała. Wiesz, że wysokości opuszczone na bok A i bok B opadną poza tymi bokami. Zobaczmy, co da się zrobić. Narysujmy wysokość prostopadłą do boku B i przedłużenie tego boku, aby stykało się z wysokością. Długość wysokości oznaczmy literą h, a długość tego odcinka literą y. Czy możemy obliczyć długość odcinka y, wykorzystując jej zależność od h oraz kosinusa kąta alfa? Nie bardzo. Co prawda mamy tutaj trójkąt prostokątny, ale niestety nie ma w nim kąta alfa. Ten kąt jest jednak przyległy do kąta alfa. Oznaczmy go beta. Kosinus kąta beta to y przez A. Dalej wnioskujemy, że y to A razy kosinus beta. W zadaniu nie podano nam jednak kąta beta, tylko kąt alfa. Jaki jest związek pomiędzy tymi kątami? Zauważmy, że są to kąty przyległe, czyli beta to jest to samo co 180 stopni odjąć alfa. Możemy zapisać w takim razie, że y będzie równe a razy cosinus 180 stopni odjąć alfa. Czy masz jakiś pomysł, jak zapisać y w zależności od a oraz cosinusa kąta alfa? Podpowiem, że należy skorzystać ze wzoru redukcyjnego. Ze wzorów redukcyjnych wiemy, że cosinus 180 stopni odjąć alfa to jest to samo co minus cosinus alfa. Stąd y to minus a razy cosinus alfa. Teraz wyznaczamy długość wysokości h w zależności od długości odcinków a oraz y. Z tą częścią dowodu nie ma żadnego problemu. Wciąż mamy przecież trójkąt prostokątny. Stwierdzenia Pitagorasa a kwadrat równa się h kwadrat dodać y kwadrat, czyli h kwadrat to a kwadrat odjąć y kwadrat. Co dalej? Zauważ, że te trzy odcinki, czyli c, h oraz y dodać b, tworzą trójkąt prostokątny. Możemy zatem ponownie skorzystać z twierdzenia Pitagorasa c do kwadratu to kwadrat długości tego odcinka, czyli h kwadrat, dodać kwadrat długości tego odcinka, czyli w nawiasie y dodać b, zamykamy nawias do kwadratu. Wstawmy w miejsce h do kwadratu, a do kwadratu odjąć y do kwadratu. Otrzymamy c kwadrat równa się a kwadrat odjąć y kwadrat, dodać w nawiasie y dodać b, zamykamy nawias do kwadratu. Przekształcamy prawą stronę równania, korzystając ze wzoru na kwadrat sumy. Otrzymujemy c kwadrat równa się a kwadrat odjąć y kwadrat, dodać y kwadrat, dodać 2by, dodać b kwadrat. Minus y kwadrat dodać y kwadrat się zredukują. Zostaje c kwadrat równa się a kwadrat dodać b kwadrat, dodać 2by. Wiemy, że y to minus a cosinus alfa. Wstawiając w miejsce y minus a cosinus alfa w tym równaniu, otrzymujemy c kwadrat równa się b kwadrat dodać a kwadrat odjąć 2 b a cosinus alfa, czyli nic innego jak twierdzenie cosinusów. To kończy dowód dla tego przypadku. W gruncie rzeczy rozpatrzyliśmy już wszystkie przypadki, więc dowód twierdzenia cosinusów jest zakończony. Aby wykazać, że w każdym trójkącie zachodzi równość, c do kwadratu równa się a do kwadratu dodać b do kwadratu odjąć 2 razy a razy b razy cosinus gamma, należy rozważyć trzy przypadki. Pierwszy to taki, gdzie kąt gamma jest kątem ostrym, drugi, gdy kąt gamma jest kątem rozwartym, a trzeci, gdy kąt gamma jest kątem prostym. W tym dziale znajdziesz lekcje dotyczące funkcji trygonometrycznych kąta rozwartego. Wszystkie działy znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja TV.